To pojęcie błogosławieństwo w języku polskim jest właściwie tłumaczeniem dwóch różnych pojęć z greki czy z łaciny. Nam chodzi podczas tych rekolekcji o tak zwane błogosławieństwa, skazania na górze, które Pan Jezus wygłosił. I w tych błogosławieństwach na początku Pan Jezus mówi za każdym razem makarioi, makarioi po grecku. Bo to jest od makarios. Makarios to jest właśnie, my tłumaczymy błogosławione, właściwie trzeba by tłumaczyć szczęśliwy. Przy czym to określenie zawiera w sobie coś więcej. Błogosławiony, szczęśliwy. W języku greckim, w okresie jeszcze pogańskim, makarios odnosiło się często do szczęśliwości Boga. A bogowie pogańscy byli często określani po prostu szczęśliwi. Szczęśliwi. Także to ma taki charakter więcej niż po prostu zwykłego szczęścia i takiej radości, ale to jest taka szczęśliwość, no powiedzmy niebiańska czy jakoś. Z takim wyczuciem powiedzmy. I teraz właśnie, jeżeli chodzi o religię żydowską, Stary Testament i chrześcijaństwo odpowiednio, to trzeba wiedzieć, że właściwie na temat szczęśliwości samego Boga Izraela, Boga Jahwe, nie mówiło się. Nie było takich specjalnych określeń, że Bóg jest szczęśliwy. Dlatego, natomiast mówiło się o tym, że po prostu szczęście to było, to oznaczało ni mniej, ni więcej, tylko być blisko Boga. Nie mówiło się, że on jest szczęśliwy, tylko jakby szczęście z natury, z istoty swojej było własnością, czy no, Bóg to była wieczna szczęśliwość. To było może na tyle oczywiste, że w ogóle takie określenia się nie stosowało do Boga. Natomiast w odniesieniu do człowieka oznaczało właśnie bliskość tego Boga, stan szczęśliwości. I dlatego ludzie makarios, szczęśliwy, czy makarioi, tak jest w tych błogosławieństwach, szczęśliwi, to są ci, którzy są blisko Boga, którzy uczestniczą, my byśmy dzisiaj powiedzieli, w Jego Królestwie. I Pan Jezus właśnie tego określenia używa w kazaniu na górze. Podkreśla ten stan szczęśliwości, udział jednocześnie w pełni życia. Jednocześnie ta pełnia życia jest jednocześnie pełnią mądrości. Ci ludzie wybierali, wybrali i realizują to, co jest najmądrzejsze, poprowadzi do życia. I to w wymiarze tej mądrości to jest już obecne, aktualne. I dlatego na przykład to tłumaczenie paulistów, najnowsze tłumaczenie Nowego Testamentu, ono używa tam właśnie pojęcia szczęśliwi. Nie błogosławieni, tylko szczęśliwi. Chyba to jest na dzisiaj lepsze tłumaczenie. Natomiast istnieje to określenie, które bardziej w sposób bardziej właściwy odpowiada polskiemu błogosławieństwo. Mianowicie greckie określenie, pojęcie eulogia. Pochodzi od czasownika eulogeo lub eulogo. To dosłownie znaczy mówię dobrze o kimś, błogosławić, wielbić Boga także. Logos to jest słowo, eu oznacza dobre słowo. Przy czym tu chodzi o to, że to jest dobre słowo od Boga i stąd błogosławieństwo. Błogosławić, słowić też to jest w języku polskim, to jakby dosyć dobrze oddaje. Chodzi o taką rzecz, że w tym określeniu zawiera się udzielane przez Boga, Bóg wypowiada dobre słowo. A wypowiadając słowo, to Boże Słowo ma zawsze moc sprawczą. Dokonuje to, co wypowiada. Jak błogosławi, mówi dobre słowo, to dobro realizuje się w życiu tego człowieka. A dobro w pojęciu biblijnym zawsze ma tą bardzo bliską konotację z życiem, bo dobro to chodzi o pełnię życia tak naprawdę. To, co w każdym razie życie buduje, o. Tak można by powiedzieć. Pierwotnie oczywiście w Piśmie Świętym z pełnią życia, z błogosławieństwem wiązało się jakaś majętność, a przede wszystkim płodność. Nie? Płodność żony, która dawała mężowi dużo dzieci, to była właśnie przejaw właśnie życia, jednocześnie szczęścia, potem jak owce rodziły, czy jakieś inne tam bydło się rodziło, mnożyło, to też było
przejaw błogosławieństwa, a za tym idą oczywiście pieniądze, majątek i tak dalej. I to tak było pierwotnie rozumiane. Zdrowie, długowieczność, to był przejaw, to były przejawy błogosławieństwa. Bardzo mocno jest to związane z życiem. Bóg wypowiada dobre słowo, dabar hebrajskie, ma zawsze, to nie jest tylko słowo, ale to jest jednocześnie działanie sprawcze. Po łacinie to jest benedictus, benedictio, mówić dobrze, dobro, dobre słowo. No i benedictus, czyli święty Benedykt to jest to imię, ten obdarzony dobrym słowem, nie? Błogosławiony dosłownie. Zauważmy, że te dwa słowa, makarios, benedict, eulogenos chyba to jest po grecku. To są dwa różne słowa. To są dwa różne korzenia znaczeniowe i różne zupełnie pojęcia. Trzeba wiedzieć, że ich jest między nimi pewne podobieństwo i powiedzmy je łączy właśnie pojęcie życia. Życie jest tutaj tym pojęciem, które wiąże te dwa ze sobą pojęcia. I to chodzi życie w wymiarze pełni życia. Przy czym trzeba powiedzieć, kochani, że w Piśmie Świętym w istocie można by powiedzieć o tożsamości szczęścia i życia. Szczęście i życie to jest pewnie dlatego, że życie w Biblii oznacza ni mniej, ni więcej tylko istnienie w obliczu Boga, bliskości Boga. Śmierć natomiast jest istnieniem poza obecnością Boga, gdzieś w mrokach śmierci. Istnienie w mrokach to w Szeolu. Szeol to było miejsce przebywania umarłych. Ci, którzy nie żyją w światłości Boga, w obecności Boga, w Jego obliczu. Stąd są właśnie jakby śpią, są nieszczęśliwi. Natomiast ci, którzy są blisko Boga, blisko tego, który jest źródłem życia, który jest samym życiem, ci żyją i ci są w pełni szczęśliwi. Więc to jest taka ilustracja, bym powiedział, słowna pierwsze do całego tego mojego przymierzenia się do tego zagadnienia. Istotne jest w tym wszystkim to, że chodzi o określenie w tych błogosławieństwach. Pan Jezus mówi o stanie szczęśliwości. Błogosławieni, szczęśliwi, makarioi, szczęśliwi, czyli ci, którzy są blisko Boga, ci, którzy mają udział w pełni życia. Błogosławieni są, czy błogosławieni jesteście, jak to mówi na przykład w Ewangelii Łukasza. Pan Jezus określa, jesteście szczęśliwi, macie udział w pełni życia. Wy właśnie, wy czy tacy czy inni. Są dwie redakcje, to o tym też będziemy mówili. To jest taka uwaga językowa, abyśmy wiedzieli, co Pan Jezus jakby w tym słowie błogosławieństwo, że szczęście określa. Teraz druga sprawa z tradycji naszej, w ramach cały czas wstępu do tego tematu. Mianowicie w Kościele utarło się czasami takie porównanie, czy wręcz czasami przeciwstawienie etyki błogosławieństw, etyce przykazań. Wręcz czasami się mówiło tak, że przykazania i prawo to jest etyka Starego Testamentu. Natomiast błogosławieństwa to jest Ewangelia, którą głosi Pan Jezus. Zbudowało się taką swoistą, powiedziałbym, opozycję, mówiąc o tym, że błogosławieństwa jakby są zachętą do życia, natomiast tam prawo ustala pewne takie rygory, zakaz, nakaz i tak dalej, który wymaga, jest prawem. Otóż Benedykt XVI pisze, że to jest niemądre i to jest niewłaściwe. No rzeczywiście to nie jest właściwe. Bardziej, że Pan Jezus zaraz kawałek za błogosławieństwami mówi takie słowa. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać,
ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zostanie zmieniona w prawie. Pan Jezus swoim autorytetem potwierdza prawo, natomiast to, co potem robi po tej wypowiedzi, następuje jakby wykład jego rozumienia przykazań. I ten wykład jest o tyle ciekawy, że pokazuje, Pan Jezus pokazuje głębię przykazań. Nie koncentruje się na zawężeniu czy jakiejś precyzacji, powiedzmy, samych nakazów czy zakazów, rozszerzenia zakazów, a zaostrzenia nakazów, tylko pokazuje głębię, nie? Na przykład nie zabijaj. Mówi to nie tylko ten, który zabija bezpośrednio, ale ten, który mówi złe słowo, tym słowem zabija. Zresztą w Księgach Mądrościowych jest napisane, że nie tylu padło od miecza, ilu od języka. Tam jest w Księdze Mądrości jest taki cytat. Pan Jezus to jakby przypomina i idzie w kierunku głębi pewnej. Zabić to nie tylko mieczem. Niemniej tutaj nam chodzi o to, że prawo i przykazania, one przy właściwym podejściu, przy właściwym duchu rozumienia prawa bardzo harmonizują z błogosławieństwami. Powiedziałbym, że to jest inne podejście do tego samego, do zagadnienia życia. Mianowicie moralność, przykazania, prawo moralne, o tyle ma sens, o ile prowadzi do życia. Jeżeli nie prowadzi do życia, nie ma sensu. Myślę, że tu jest jeden z problemów takich zasadniczych kryzysu wiary, bo często dzisiaj przez wielu ludzi przykazania i prawo moralne, które głosi Kościół, jest rozumiane jako coś, co nie daje im szczęścia, życia, radości. I dlatego jest lekceważone i odrzucane. Dlaczego, co i jak, nie chcę tutaj w tym momencie tego podejmować i dyskutować, bo to nie jest naszym tematem, ale zwracam na to uwagę. Prawo o tyle jest sensowne, o ile prowadzi do życia. Natomiast podejście, i ono jest jakimś wskazaniem. Pamiętaj, rób tak, nie rób w ten sposób. Dlaczego? To jest takie ostrzeżenie, to jest pewna mądrość, która wskazuje, co człowiek, jak powinien człowiek postępować, żeby szedł drogą szczęścia. Natomiast w błogosławieństwach Pan Jezus określa bezpośrednio, orzeka, szczęśliwy jesteś, jeżeli to czy tamto doświadczasz w jakiś właśnie właściwy sposób, jeżeli to umiesz w ten sposób przyjąć i temu służysz, jesteś szczęśliwy. Inny sposób mówienia w tym samym kierunku. Przy czym trzeba powiedzieć, że błogosławieństwa, można by powiedzieć, są takie właśnie, bardziej takie, ponieważ są jakby orzeczeniem, zachętą, określaniem, że ktoś jest szczęśliwy, jak kto jest szczęśliwy, to jest taka, powiedziałbym, bardziej forma taka jakby, no, dzisiaj bardziej dla ludzi. Tylko że problem polega na tym, że te błogosławieństwa, tak jak one brzmią, one są bardzo trudne. Bardzo trudne błogosławieństwo, dlatego że orzekają o szczęściu tych, których normalnie się uważa za ludzi pokrzywdzonych, nieszczęśliwych, biednych i tak dalej. I tu się zaczynają, powiedziałbym, schody. Błogosławieństwa, które wygłasza Pan Jezus, idą pod prąd temu, co człowiek w świecie uważa, mniema, że jest szczęściem i pełnią życia, a szczególnie już w czasach współczesnych. Błogosławieństwa idą pod prąd współczesnej tendencji. Właściwie stoją w całkowitej opozycji do świata i tego, co świat oferuje jako szczęście, jako pełnię i tak dalej. I myślę, że warto sobie z tego na początku zdać sprawę. Ja tutaj jako przewodnika do tego omawiania sensu błogosławieństw wziąłem Benedykta XVI. Zaglądałem do niektórych rzeczy, tekstów na temat błogosławieństw. Często jest to takie pobożne gadanie, które mi nie bardzo odpowiada. Natomiast Benedykt XVI pokazuje pewną logikę sensowną i ja też poszedłem za tą logiką jego. I oczywiście nie cytuję dosłownie, to jest w książce o Jezusie z Nazaretu, Jezus z Nazaretu, i tam jest taki rozdział o błogosławieństwach.
z tego rozdziału. Można go ten rozdział sobie po prostu przeczytać. Myślę, że warto. Ponadto warto zajrzeć jeszcze do Katechizmu Kościoła Katolickiego, tylko tam jest, ten wykład jest streszczony na czterech właściwie, czy niecałych czterech stronach, zwarty i tak właściwie te sentencje zawarte w nim są z takim streszczeniem, że no trzeba je, że tak powiem, dopiero rozpuścić, rozszerzyć i dopiero wtedy one stają się, mi się wydaje, przemawiające. Wracam do tego wątku, że błogosławieństwo, rozumienie o szczęście jest właściwie tożsame z życiem. Szczęśliwi ci, którzy, czyli oni w pełni żyją. Jeżeli pytamy o szczęście, o pełnię szczęścia, to właściwie pytamy o życie prawdziwe i jego sens. Dlatego błogosławieństwa są jądrem Ewangelii, jądrem tego nauczania Pana Jezusa. Można powiedzieć, są streszczeniem całej Ewangelii. I to nie tylko w sensie pewnej propozycji wizji życia, czym jest życie szczęśliwe, jak ono wygląda, ale zarówno Benedykt XVI, jak katechizm mówi o tym, że błogosławieństwa w istocie są wewnętrznym portretem samego Jezusa z Nazaretu. To on właściwie jest żywą ilustracją życia błogosławieństwami, życia pełnią szczęścia. Dlatego, aby zrozumieć błogosławieństwa, trzeba patrzeć na samego Jezusa, na Jego życie. I to spojrzenie daje nam program życia chrześcijanina, ucznia Jezusa. Na tym polega to naśladownictwo, wchodzenie w tą samą obietnicę szczęścia, o której Pan Jezus mówi. To się realizuje w osobach świętych, dlatego Kościół to ta beatyfikacja, określenie kogoś za świętego, to jest makaridzo, określenie, że ktoś jest szczęśliwym. Nie? To jest właśnie makarios, to jest błogosławiony po grecku. Nie? To jest właśnie orzeczenie kogoś, że jest szczęśliwy, że jest właśnie beatus, błogosławiony. W tym właśnie sensie szczęśliwy, ma pełnię życia. I w sposób szczególny ono się objawia w życiu Najświętszej Marii Panny, która też kroczyła tą drogą błogosławieństw, ale o niej powiem może na samym końcu. Cytuję tutaj katechizm Kościoła katolickiego. Błogosławieństwa odzwierciedlają oblicze Jezusa Chrystusa i opisują Jego miłość. Są zwięzłe zdania, to trzeba by było rozwinąć. Wyrażają powołanie wiernych, włączonych chwałę Jego męki i zmartwychwstania. To jest część zdania tylko, to jest odleczone średnika, więc tak. Znowu jest taka kwintesencja, z czego można by zrobić właśnie prawie że konferencję. Wyjaśniają charakterystyczne działania i postawy życia chrześcijańskiego. Są paradoksalnymi obietnicami, które podtrzymują nadzieję w trudnościach. Zapowiadają dobrodziejstwa i nagrodę, które w sposób ukryty są już udzielone uczniom. Zostały zapoczątkowane w życiu Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich świętych. Takie właśnie jedno zdanie ze średnikami w środku, czyli szereg takich zdań powiązanych, takich, no to jest taka esencja. Trzeba po prostu rozwinąć, żeby wiedzieć o czym tu mówimy. Kiedy zaczynamy czytać te błogosławieństwa, natrafiamy od razu na paradoksy, to znaczy Pan Jezus określa jako szczęśliwe coś, co my uważamy za nieszczęście w sposób naturalny. Od razu, kiedy podejmujemy błogosławieństwa, natrafiamy na konflikt z tym, co byśmy określili jako normalne, czyli z naszym jakimś naturalnym spojrzeniem, podejściem do życia. I to konflikt jest ostry. Z perspektywy ziemskiej, naturalnej świata, życie i jego szczęście widziane jest zupełnie inaczej niż to, o czym mówi Pan Jezus w błogosławieństwach. Błogosławieństwo są jakby w przeciwieństwie, w opozycji do tego, o czym mówi świat. Dlatego błogosławieństwa przedstawiają zupełnie inny sposób patrzenia na siebie, na świat i sens życia. Zupełnie inny sposób patrzenia, wartościowania. Pamiętam, przypominam, że Pan Jezus w Ewangelii na początku mówi o potrzebie nawrócenia, metanoi. Metanoia to jest przemiana myślenia, spojrzenia, wartościowania, patrzenia. I błogosławieństwa, ta logika błogosławieństw jest wynikiem tego
tej przemiany patrzenia, sposobu patrzenia. Benedykt XVI pisze w ten sposób. Z perspektywy społeczności uczniów Jezusa, błogosławieństwa są paradoksem. Kryteria tego świata zostają obalone, gdy tylko spojrzymy na rzeczy we właściwym świetle, a mianowicie według miary Ojca, który jest inny i który jest inna niż miara świata. Według miary Ojca, która jest inna niż miara świata, jest chyba błąd literowy. Zasadniczo też zwracam uwagę na to, że błogosławieństwa wymagają, zrozumienie błogosławieństw wymaga innego spojrzenia na życie, inny sposób patrzenia na życie i sens swojego życia i tak dalej. Według miary Ojca. Jedno z takich według mnie genialniejszych określeń brzmi, że w życiu duchowym spojrzenie Boże jest wszystkim w życiu duchowym. Można by tak powiedzieć, jeżeli człowiek potrafi patrzeć na świat, na siebie i na wszystko oczami Bożymi, to właściwie osiągnął wszystko. No to jest właśnie, jeżeli potrafi tak patrzeć, to widzi właśnie błogosławieństwo. Ma taką wizję, jak jest zawarta w błogosławieństwa. Widzi to. Tak wartościuje i takie są potem oczywiście w konsekwencji jego wybory. I to jest wszystko w życiu duchowym. Dalej, jeżeli chodzi o same błogosławieństwa i obietnica, czy orzeczenie na temat życia, to trzeba zwrócić uwagę na to, że zasadniczo dotyczy to życia przyszłego. Te błogosławieństwa mówią o rzeczywistości eschatologicznej. Dotyczą życia w wymiarze eschatologicznym, czyli właściwie dotyczą życia w tym wymiarze ostatecznym. Tutaj żyjemy na ziemi w pielgrzymce, przechodzimy przez ten świat. To jest czas, to nie jest nasz dom, to nie jest nasze mieszkanie. Tutaj tylko jesteśmy wędrowcami, przybyszami, którzy przechodzą, przechodniami. Dopiero to sens tych błogosławieństw ujawni się wtedy, kiedy wejdziemy do domu Ojca, gdy będziemy w swoim domu. Tam to się pokaże i zobaczymy, że to tak właściwie tak jest. Więc błogosławieństwa dotyczą tego życia, ale jednocześnie my już doświadczamy w jakimś wymiarze prawdy tego eschatologicznego życia szczęścia. To szczególnie dobrze widać w redakcji świętego Łukasza. W 6 rozdziale Ewangelii Łukasza są właśnie błogosławieństwa podane. W redakcji Łukasza Pan Jezus mówi, Pan Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił, błogosławieni jesteście. Bezpośrednio do oczy mówi, jesteście. Nie? Dotyczy to teraźniejszości. Mówi o prawdziwej sytuacji tych ludzi, to znaczy sytuacji tak, jak ją widzi Bóg. I to jest prawdziwa sytuacja ludzi ubogich, płaczących, ludzi cierpiących ucisk. Pomimo tego wszystkiego, ten człowiek jest szczęśliwy, ma udział w pełni życia. Rzeczywiście w życiu chrześcijanina, który jest w pełni wierzący, zawierza Chrystusowi, mimo tych doświadczeń jest radość i pokój. Święty Paweł jakby oddaje prawdę tego życia chrześcijańskiego, właśnie pokazując ten paradoks. W liście do Koryntian tak pisze. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni. Niby nieznani, a przecież dobrze znani. Niby umierający, a oto żyjemy. Jakby karceni, lecz nie uśmiercani. Niby smutni, lecz zawsze radośni. Niby ubodzy, jednak wzbogacający wielu. Jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Z drugiego listu do Koryntian. W pierwszych wiekach, właściwie nawet w pierwszym wieku chrześcijaństwa, jeszcze za czasu świętego Jana Ewangelisty, był takim wielkim doświadczeniem dla chrześcijan. Oni się spodziewali, że ten Pan Jezus zaraz przyjdzie, ta eschatologia zaraz nastąpi i Ewangelia się rozszerza. I oni byli przytłoczeni, tacy troszeczkę zbici z tropu, bo wiedzieli, że Chrystus jest rzeczywiście Synem Bożym, jest prawdziwym Mesjaszem, przyniósł prawdę pełną, natomiast ta prawda
była ignorowana. Ignorowana przez Żydów, ignorowana przez pogan. W końcu ci, którzy się nawracali, to była garstka ludzi. Z tego całego, w Cesarstwie Rzymskim wtedy żyło pi razy około 80 milionów ludzi. Natomiast, jeżeli weźmiemy tylko Cesarstwo Rzymskie, natomiast tych chrześcijan tam mogło być najwyżej dziesiątki tysięcy w tym wszystkim, w morzu tych wszystkich ludzi. I oni przeżywali, jeszcze do tego przeżywali właśnie prześladowania, byli wyśmiewani, właśnie traktowani tak z góry i tak dalej. Oni doznawali właśnie niesprawiedliwości krzyczącej, widzieli, że ludzie pyszni dochodzą do władzy, oni tu rządzą i tak dalej. To, co zresztą dzisiaj także my na różny sposób doświadczamy. I dla nich to było jakieś duże cierpienie. I do nich między innymi pisze święty Paweł właśnie te słowa. I także Apokalipsa jest naprawdę odpowiedzią właśnie na ten paradoks. Apokalipsie święty Jan pokazuje właśnie błogosławieństwo tych ludzi, którzy właśnie na świecie są właśnie ubodzy, prześladowani i tak dalej. Apokalipsa jest taką księgą pocieszenia dla tych ludzi. Ona też wyrasta, ale proszę zobaczyć, że to jest możliwe tylko przez perspektywę zmartwychwstania. To zmartwychwstanie Chrystusa dopiero odsłania prawdę błogosławieństw. Inaczej te błogosławieństwa są tylko pobożnym życzeniem. Są tylko jakąś nadzieją daleką, zwiewną jakąś taką ulotną nadzieją. Dopiero zmartwychwstanie Chrystusa powoduje, że te słowa nabierają mocy, nabierają jakiegoś realnego wymiaru. I nie chodzi tylko o to, wiecie, że dają nam taką nadzieję, a przez tą nadzieję siłę do przetrwania tych wszystkich przeciwności, ze względu na przyszłą chwałę, jak to czasami się zresztą tak uczy ludzi, że to dla przyszłej chwały należy tutaj jakoś tak się zacisnąć pasa i tak przyjąć to wszystko, bo to ze względu na przyszłą chwałę, nie? To nie tylko z tego powodu, ale chodzi o to, że ta szczęśliwość, to szczęście, o którym Pan Jezus mówi, ono już jest aktualne. Właśnie przez ten paradoks udziału w krzyżu, cierpieniu Chrystusa, który, ten krzyż, cierpienie Chrystusa, zostały nagrodzone, właściwie właśnie to słowo nagrodzony może tutaj nie jest najlepsze, powiem może inaczej. Ta miłość do końca Chrystusa, której wyrazem był krzyż, przez zmartwychwstanie objawiła moc pokonania śmierci. Zmartwychwstanie jest manifestacją zwycięstwa życia, miłości nad śmiercią. I przez świadomość udziału właśnie w krzyżu Chrystusa uzyskujemy już w tym życiu właśnie ten udział w szczęśliwości. Bo jest to udział w miłości Chrystusa. Benedykt XVI nazywa to, ten udział w miłości Chrystusa do końca nazywa takim egzodusem. On mówi o wymiarze egzystencjalnym. To jest wyjście z tego Egiptu, tak Izrael wychodził z Egiptu, wychodził z tego naturalnego jakby sposobu życia i patrzenia i wartościowania świata, wychodzi człowiek i widzi zupełnie inaczej, zaczyna żyć zupełnie inną logiką, której widzi prawdziwe życie. To jest Exodus. Krzyż staje się miejscem zjednoczenia z Bogiem, który jest miłością. I w ten sposób właśnie błogosławieństwa przedstawiają paradoks, opisują prawdę życia chrześcijanina, tego, który jest uczniem Chrystusa, a jednocześnie staje się dzieckiem Bożym. Benedykt XVI tak pisze. Błogosławieństwa są realizacją krzyża i zmartwychwstania egzystencji ucznia. Do ucznia odnoszą się one dlatego jednak, że w sposób wzorcowy zrealizowały się najpierw w samym Chrystusie. Błogosławieństwa są zawoalowaną wewnętrzną biografią Jezusa, jakby portretem Jego postaci. To właśnie Jezus jest ubogi, cichy, łagodny, czystego serca, wprowadzający pokój, cierpiący prześladowanie dla sprawiedliwości. Dlatego medytacja nad błogosławieństwami wchodzi w wewnętrzną prawdę życia samego Jezusa. Tego życia, które jest dla nas drogowskazem i wzorem. Jednocześnie błogosławieństwa określają właściwą postawę dla każdego, kto chce wejść
do Królestwa Bożego. Nie można do niego wejść bogatym, pełnym zaszczytów, uznania i obrastającym w piórka, jak to się u nas mówi. Rozumiecie? Ktoś tak, kogoś tak chwalą i on się, że tak powiem, daje unieść temu właśnie chwaleniu. Taki człowiek nie stanie wejść do Królestwa Bożego. Dopóki nie stanie się ubogi, dopóki nie stanie, nie zobaczy, nie stanie się człowiekiem, którego ten świat jakby odrzuca, dopóki nie wejdzie w prawdę. Co będziemy mówili o tym, że błogosławieństwa stają w opozycji, bardzo ostrej opozycji wobec świata. To trzeba niestety tak widzieć. Nie? Jeżeli ktoś się nie staje ubogi, cichy, czyli pokorny, skromny taki w życiu, on nie może wejść do królestwa. Jeżeli nie ma tej postawy, nie da się. Nie da się go osiągnąć. Dla świata natomiast to wszystko jest głupstwo. To, co mówią błogosławieństwa, wydaje się głupstwem, jakimś w ogóle nieporozumieniem wielkim. Tutaj się kłania święty Paweł z tą mądrością, o której on mówi. To jest pierwszy list do Koryntian, pierwszy i drugi rozdział o mądrości prawdziwej. Błogosławieństwa, które on wygłasza, są w istocie taką wewnętrzną biografią Chrystusa, obrazem jego wnętrza, jego życia. Błogosławieństwa mówią o tym, jak on żyje. Wewnętrzny portret Jezusa, jego życia. I teraz nasze wejście w błogosławieństwa to jest wejście właśnie w jego logikę. Na tym właściwie w najbardziej ścisłym sensie polega to, co się nazywa naśladowanie Chrystusa. Naśladowanie Chrystusa polega właśnie na wejściu w ten jego sposób życia, tę wewnętrzną dynamikę życia. I błogosławieństwa o tym mówią. I na koniec powiedziałem, że błogosławieństwa, szczególnie te tam ubóstwo, cichość, one mówią o zasadniczej postawie, bez której właściwie człowiek nie może osiągnąć Królestwa Bożego. Jeżeli ma takie podejście, powiedzmy, pretensjonalne, że mu się coś należy, tutaj on coś ma dostać, to on nie jest w stanie właściwie wejść do Królestwa Bożego. Nie jest w stanie to Królestwo osiągnąć. Tylko właśnie w takim ubóstwie, w cichości, w pokorze jest w stanie przyjąć to, co Bóg daje. Kochani, w Ewangeliach są dwa teksty na temat błogosławieństw. Dwie relacje u świętego Mateusza, która jest nam bardzo dobrze znana. I z niej właśnie mamy te 8 błogosławieństw, które się na kateizmie uczymy. Ale jest też relacja świętego Łukasza z 6 rozdziału, gdzie mamy 4 błogosławieństwa i 4 potem biada, które potem następują. Tak nawiasem mówiąc, świętego Mateusza mówi się o 8 błogosławieństwach, ale jakby dobrze policzyć, to ich jest 9. W zależności od tego, jak się to liczy, jest 8 albo 9. Ja przeczytam te teksty razem z wstępem z Ewangelii. Pierwsze zaczynam od Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. No, to jest relacja świętego Mateusza. Natomiast u Łukasza mamy właśnie 4 błogosławieństwa i towarzyszące im 4 odpowiednie biada. Zaczynam od takiego wprowadzenia. On zaś podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście,
ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Jest pewna różnica, jak widzimy, między relacją świętego Mateusza i świętego Łukasza. I teraz na ten temat troszeczkę kilka słów. Otóż ważna jest sama sceneria i wprowadzenie w to głoszenie błogosławieństw. W obu przypadkach Pan Jezus mówi do swoich uczniów, a nie do jakiegoś nieokreślonego tłumu. Chociaż tam w kazaniu na górze jest tłum, ale on przywołał uczniów i on do nich wygłasza tą mowę. Dlatego tutaj jest jedna rzecz. Błogosławieństwa są nauką dla wtajemniczonych, a tych, którzy już coś wiedzą, już jakoś znają Ewangelię, znają orędzie Chrystusa i są wprowadzeniem w istotne tajemnice wiary. Ja zwracam uwagę na to, że w kościele starożytnym, pierwotnym, była taka procedura, że przygotowywano ludzi do przyjęcia chrztu przez nauczanie i to nauczanie często opierało się wtedy, jeżeli chodzi o pogan, na księgach mądrościowych Starego Testamentu, księga Syracha, czy księga mądrości, księga przysłów. Więc to są takie zasady mądrościowe życia, których no, to było takie wprowadzenie, przygotowanie tych ludzi. Potem oczywiście opowiadano o Jezusie na tle historii Izraela, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Natomiast po chrzcie, gdy już były tak zwane katechezy mystagogiczne, czyli takie katechezy, które wprowadzały, wtajemniczały w życie chrześcijańskie. I podczas tych katechizm mystagogicznych wykładano właśnie między innymi Ojcze Nasz, które do Ojcze Nasz możemy zupełnie podobnie jak do błogosławieństw podejść, jako program życia chrześcijanina i też błogosławieństw, które właśnie są wtajemniczeniem już dla tych, którzy wiedzą mniej więcej o co chodzi. Błogosławieństwa wprowadzają w misterium życia chrześcijanina. Także Eucharystia tam była wtedy tak omawiana wtedy. Chodziło o wprowadzenie w misterium życia chrześcijanina. U nas niestety w ogóle te katechezy mystagogiczne zostały zapomniane i to powiedzmy na etapie starożytności. Także my w naszej tradycji powiedzmy polskiej w ogóle nie znamy. No ale to właśnie w kościele starożytnym istniało. Więc te błogosławieństwa właśnie były wygłoszone dla uczniów, czyli dla tych, którzy już znali Ewangelię w jakiś sposób. I one były wprowadzeniem w misterium, jakąś głębię życia pełnego, życia ucznia Chrystusa. Dotyczą istotnych tajemnic wiary. I teraz u Mateusza mamy taką scenerię. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Ich przystąpili uczniowie, tam były tłumy wcześniej, ale On wyszedł na górę, usiadł i przystąpili uczniowie i On do nich mówi. Góra jest symbolem zawsze bliskości Boga, zamieszkania Boga też. Dlatego tutaj ta scenaria mówi o tym, że Pan Jezus z góry, na górze naucza. Czyli mówi o tym, co jest już jakąś taką nauką głębszą, wyższą. Z takiej perspektywy Bożej, można powiedzieć, pokazuje, odsłania prawdę o życiu. I odsłania tą prawdę w tym wymiarze eschatologicznym, czyli ostatecznym. Pokazuje ostateczny wymiar życia, sens. I one tutaj u Mateusza brzmią jak takie orędzie, orzeczenie na temat życia, jakby z wysokości sądu. Stąd ta formuła błogosławieni ci, którzy to czy tamto. Błogosławieństwa dotyczą ludzi, którzy spełniają pewne warunki.
że jakieś, prowadzą jakiś rodzaj życia. Natomiast u Łukasza jest inna sceneria. Nieco wcześniej, tak, zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Mamy równinę, nie górę. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Tam też przy kazaniu na górze też był tłum, ale on mówił do uczniów. On zaś podniósł oczy na swoich uczniów i mówił. Podniósł oczy na swoich uczniów i mówił. Jest inna perspektywa mówienia. Pan Jezus mówi na równinie, czyli jest jakby z nimi, mówi z pozycji człowieka, ich brata, ale taki, który ma widzenie w górę, lepiej widzi, znaczy wyżej widzi. I z tego poziomu braterstwa mówi do nich z poziomu solidarności z ludźmi, o, można tak to powiedzieć, mówi do nich, mówi do słuchaczy, a to są uczniowie, spojrzał na uczniów, do nich mówi i mówi, błogosławieni jesteście wy, którzy, wy jesteście błogosławieni. Tam było błogosławieni ci, którzy, tu jest wy jesteście błogosławieni. I mówi o tajemnicy już obecnego życia w tym doświadczeniu ziemskim, w którym on także uczestniczy. Błogosławieństwa mają charakter tutaj mowy takiej pocieszającej. Pocieszenie polega na tym, że Pan Jezus mówi, co jest istotną prawdą w ich życiu, jak to naprawdę jest, wbrew jakby pozorom tego przeżywania w kategoriach tego świata. Jest to pocieszenie skierowane do tych, którzy są Jego uczniami, przyjmują Jego naukę i starają się żyć według wskazań Ewangelii. W życiu doświadczają biedy, głodu, płaczą, ponadto są znieważani, ale Jezus ich pociesza i mówi, nie bójcie się, nie? O, właśnie wy jesteście szczęśliwi. I dla podkreślenia tego potem są biada, które odpowiadają tym błogosławieństwom, przeciwieństwa. Nie? A ci, z których są syci, będą właśnie potem cierpieli głód. Nie? Ci, którzy się śmieją, będą płakać. Nie? I tak dalej. A kiedy tych, którzy chwalą tutaj, biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Biada tym, których teraz chwalą. To dla podkreślenia jeszcze tego kontrastu, Pan Jezus to podkreśla. One są w tym momencie skierowane do konkretnych uczniów, a nie do ludzi, którzy w ogóle po prostu są głodni, w ogóle płaczą, czy w ogóle są jakoś zniesławiani. To jest skierowane do uczniów. I trzeba powiedzieć, że te błogosławieństwa wszystkie w ogóle są skierowane także u Mateusza, u którego jest właściwie jakby taka zasada ogólna, ale też tam jest tak, że jest to skierowane do uczniów i też z tego wynika, że te błogosławieństwa odnoszą się do tych, którzy żyją według mądrości Ewangelii, według nauki Chrystusa. Czyli w istocie są skierowane, te błogosławieństwa, do uczniów Chrystusa, tych, którzy idą Jego śladem. Otóż w tej redakcji Łukasza w sposób szczególnie widać, jak właściwie zasadniczy problem polega na tym, że świat poszedł w jakąś taką pychę, zadufanie, samozadowolenie i przez to takie też pogardliwe spojrzenie na innych, słabszych i biednych. I to jest jego zasadniczy taki, powiedziałbym, grzech, który zaowocuje potem tragedią dla tych ludzi. Przy czym Benedykt XVI pisze, że te biada, które są na końcu, one nie tyle są słowami potępienia, osądzenia, ale są wyrazem nie są wyrazem nienawiści, zawiści czy wrogości. Chodzi w nich nie o oferowanie wyroków, lecz o ostrzeżenie mające na celu ocalenie człowieka. Biada wam, obudźcie się, bo to prowadzi do tragedii, tego typu brzmienia. Jednocześnie podkreślają w tym momencie Łukasza, to jest i to ten Łukasz nam tutaj rzutuje na świętego Mateusza i sens tych błogosławieństw, bo my, mówiąc o błogosławieństwach, będziemy mówili przede wszystkim o tej redakcji Mateusza. Ona jest taka klasyczna dla naszego nauczania. Podkreślają tą zdecydowaną rozbieżność czy opozycję świata i Królestwa Bożego, życia według ciała i według ducha. Tu istnieje zdecydowana rozbieżność, opozycja. I te właśnie u Łukasza to wyraźnie widać. Taka rozbieżność nie dająca się pogodzić.
Zresztą Pan Jezus w Ewangelii na to nieraz wskazuje. Są takie słowa: nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie można służyć Bogu i mamonie. Mamona w tym momencie, trzeba wiedzieć, że to jest bożek pieniądza, tamtej religijności tamtejszej, ale jest jednocześnie symbolem tego, co jest na świecie, pożądliwości tego świata. Służba mamonie to znaczy służba temu, co jest na świecie. Bieganie za tym, co świat oferuje jako wartość. Pieniądz, władza, uznanie, przyjemności tego świata. W obu redakcjach trzeba powiedzieć, że błogosławieństwa są szkołą innego patrzenia na rzeczywistość. Mateusz wymienia kolejno tych, którzy są ubodzy duchem, się smucą, są cisi, spragnieni sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, wprowadzają pokój, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości i są złośliwie szkalowani. U Łukasza natomiast mamy ubogich, głodnych, płaczących, znienawidzonych z powodu Syna Człowieczego. Mamy odmienne listy nieco tych błogosławieństw, nie mówiąc już o tym, że u Łukasza są cztery tylko błogosławieństwa, a u Mateusza, licząc tak samo, jest 9. Nie? Więc jest zupełnie inna liczba. I zwracam uwagę, że choćby ta liczba pokazuje, że nie same konkretne wskazania jakiejś cnoty, to można powiedzieć, jakieś takie doświadczenia czy postawy jest tutaj takie najważniejsze, ile ogólne wskazanie pewnej zasadniczej postawy, która jest fundamentem właśnie tego błogosławieństwa. Nie precyzyjne jakieś określenie jakiejś cnoty, ale to, co jest u podstaw tego wszystkiego, taka pewna postawa, można powiedzieć, prawości jakiejś takiej, no ja bym to nazwał po prostu postawą pokory, jest fundamentem tego wszystkiego. Bo po pierwsze właśnie jest zupełnie inna liczba, a do tego wszystkiego u Mateusza, jak to zobaczymy, niektóre błogosławieństwa, niektóre te cnoty są właściwie tożsame. A jeszcze między Łukaszem a Mateuszem są rozbieżności, choćby takie, że Łukasz mówi po prostu o ubóstwie i tak jak to brzmi u Łukasza, to chodzi o ubóstwo materialne de facto. Jest po prostu. Wy, którzy głodujecie, to jest potem jakby potwierdzone tym następnym błogosławieństwem, głodujecie. Po prostu nie macie co jeść. Nie? A Mateusz mówi o ubóstwie duchowym i to ma inne znaczenie. Albo Łukasz mówi o głodujących, Mateusz mówi o głodzie sprawiedliwości. Także jest różna redakcja i różne te błogosławieństwa odnoszą się do różnych sytuacji jakby, ale jest najważniejsze, powiedziałbym, właśnie to, co jest u podstaw tych postaw, niż samo określenie. To są przejawy, te poszczególne cechy tutaj, czy te opisy sytuacji tych ludzi, to są właśnie opisy, jakieś przejawy tej zasadniczej postawy, która jest błogosławieństwem, jest błogosławiona. Jednak mimo tych różnic między Mateuszem i Łukaszem, to trzeba powiedzieć, że one właśnie mówią coś jednego. Chodzi o tą zasadniczą postawę, która jest postawą ucznia Chrystusa, ucznia, który naśladuje Pana, idzie jego za Nim, za Jego sposobem życia, przyjmuje tą Jego postawę w swoim życiu. Teraz jeżeli chodzi o sam układ, błogosławieństwa są skonstruowane w ten sposób, że na początku Pan Jezus mówi błogosławieni, makarioi po grecku, błogosławieni. Następnie potem następuje określenie kategorii ludzi. U Mateusza, jak wiemy, są błogosławieni, którzy tam spełniają jakieś warunki konkretnie, są ubodzy, którzy się smucą i tak dalej. Natomiast u Łukasza błogosławieni jesteście wy, którzy. To jest ta różnica między Łukaszem i Mateuszem. Następnie następuje obietnica, która tak czy inaczej jest właściwie określeniem życia pełnego. Można by powiedzieć, że ta obietnica dotyczy właściwie Królestwa Bożego, tak czy inaczej nazywanego. Przy czym teraz ta obietnica ma charakter w istocie eschatologiczny. To znaczy, dotyczy rzeczywistości ostatecznej,
Czyli w jakimś pierwszym odesłaniu dotyczy, powiedziałbym, właśnie Królestwa Bożego zrealizowanego, ale jest jednocześnie już aktualna tutaj. W jaki sposób? Można powiedzieć, że ta obietnica dotyczy tajemnicy Królestwa Bożego, o której Pan Jezus w Ewangelii na początku powiedział: Królestwo Boże jest pośród was. Jest pośród was. W ten sposób, kochani, ja skończyłem takie jakby ogólne wprowadzenie do tego, do tych błogosławieństw, taką, powiedziałbym, taką swoistą perspektywę tego patrzenia na to. Zwracam uwagę na to, co mi się wydaje tutaj najważniejsze, że Pan Jezus w błogosławieństwach odsłania prawdę o swoim życiu, o swojej dynamice życia, o prawdzie swojego życia. To On jest tym, który żyje błogosławieństwami. To jest wewnętrzna prawda Jego życia, dynamika Jego życia. Dalej błogosławieństwa to jest, stoją w ostrej opozycji do tego, co, jak widzi świat, jak wartościuje świat. Są zupełnie innym spojrzeniem na rzeczywistość i na świat. I to tu widać od razu, że to jest spojrzenie od końca, od eschatologiczne. Czyli to spojrzenie, ja to nazywam często przewrotem kopernikańskim. To polega na tym, że człowiek nie patrzy na rzeczywistość tylko chwilowo, tu i teraz, to co mi życie przynosi, ale patrzy na to, co dzisiaj mi przynosi z perspektywy tego, co jest finałem, co jest końcem. Jest pytanie, czy to, co dzisiaj robię, czynię, co otrzymuję, co doświadczam, czy to przynosi owoc na przyszłość, czy to jest tylko coś, co skonsumujemy i się skończy. I nie ma, i z tego nic nie pozostaje. I według teraz tej perspektywy końca dopiero ocenia się wartość tego, co się tu dzieje. I błogosławieństwa są takim typowym właśnie, taką typową wizją. To jest zmiana perspektywy patrzenia. Uczą zupełnie innego patrzenia na świat, na rzeczywistość. No i że to jest błogosławieństwa w pewnym sensie, można powiedzieć, są jakimś wezwaniem skierowanym do tych, którzy już znają w jakiś sposób Ewangelię, już wiedzą mniej więcej, o co chodzi, są wtajemniczeniem, wprowadzeniem w głębię, która jest głębią życia samego Chrystusa. Czyli jakby są wezwaniem do naśladowania Chrystusa. Tak podsumowując trochę ten wstęp. No i teraz bym przeszedł, kochani, do tych poszczególnych błogosławieństw. I pójdę troszeczkę według planu Benedykta XVI, który nie omawia po kolei błogosławieństwa, ale tak troszeczkę je łączy. Zaraz to zobaczymy. Otóż zaczyna się to od błogosławieństwa, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ubodzy w duchu. Tu jest hoi ptochoi to pneumati. Ptochoi tutaj tłumaczy się jako ubogi, ale oznacza także nędzarza, godnego politowania, budzącego litość, gorszego, niższego. W połączeniu z tym określeniem w duchu, bo tutaj pamiętamy, że u Łukasza jest tylko ten ubogi, tutaj jest w duchu, kojarzy się z człowiekiem niemądrym. Człowiek, który ma, powiedzmy, ubogo pod czaszką, nie pod sufitem, się mówi czasami. To jest po prostu taki człowiek nierozwinięty, niedorozwinięty, czy coś w tym rodzaju. To także ma takie, to określenie ma także takie znaczenie. Ale w tym momencie dosłownie można by powiedzieć w ten sposób, że błogosławieni ci, którzy żebrzący w duchu, o, tak można by to przetłumaczyć, czyli tacy, którzy wiedzą, że nie są mądrzy i dlatego proszą o mądrość, szukają tej mądrości. I to jest postawa niezależna od materialnego bogactwa. To są ludzie, którzy wiedzą, że nie są mądrzy, świadomi swojej niewiedzy i w związku z tym ci, którzy szukają mądrości, szukają wiedzy. I tą postawę mogą mieć oczywiście zarówno bogaci w sensie materialnym, jak i ubodzy. Najczęściej jednak taka postawa jednak jest związana w jakimś stopniu z ubóstwem materialnym. Zwykle jest tak, że bogactwo materialne wzbudza pychę. Ten ubogi w duchu to jest bardzo bliski temu, co my nazywamy pokornym. W liście właśnie świętego Pawła, kiedy do Koryntian, właśnie przypomnę ten fragment taki, w którym święty Paweł pisze o tych ludziach.
Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, czyli niewielu tych, którzy wiedzą, znaczy uważają się za mądrych, nie? Niewielu możnych, bogatych, niewielu szlachetnie urodzonych, którzy się mogą szczycić swoim pochodzeniem. Bóg wybrał właśnie to, co głupie, ubogich w duchu. W oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Myślę, że święty Paweł tutaj trafnie ujmuje to, co związane jest szczególnie z tym pierwszym błogosławieństwem, ale nie tylko. Możemy tu rozpoznać inne błogosławieństwa, ale w ogóle tą logikę. Nie? Aby się w Panu chlubił ten, który się chlubi. Właściwie to u Łukasza bardzo ładnie wychodzi, ja to zwracam na to uwagę, że przez te błogosławieństwa i biada Łukasz pokazuje właściwie, o co chodzi, że tym największym grzechem świata jest pycha, takie mniemanie. A Bóg właśnie to poniża, a wybiera pokornych. Po to, żeby się człowiek sam w sobie nie chlubił, nie pysznił, ale aby chlubił się w Bogu. Chlubił się w Bogu. Pierwotnie w Biblii oznaką błogosławieństwa, tak jak już mówiłem, przedtem było długowieczność, bogactwo, pomyślność w życiu. Zresztą tego sobie zwykle życzymy i my ciągle według tego modelu żyjemy. Ciągle sobie tego właśnie życzymy, jak składamy sobie życzenia. I dopiero właściwie w czasie niewoli babilońskiej Izrael doświadczył czegoś biedy, nawet niewolnictwa. I mając świadomość, że ten Marduk i ci inni bogowie, którzy tam w Babilonii byli, że to są marności, że to nie są bogowie, to jest pis i fotomontaż. Nie? Oni znali prawdziwego Boga. I teraz to doświadczenie ubóstwa, bogactwa i pychy tamtych ludzi, tych władców, tych panów, nie? Wobec ich ubóstwa i cierpienia i prześladowania, a jednocześnie znajomości Pana prawdziwego Boga, zaczyna u nich owocować tym, tą myślą, że właśnie ubodzy, upośledzeni przez świat, prześladowani, że oni są w jakiś sposób błogosławieni przez Boga. Powstaje taka kategoria ubodzy Jahwe. To się jeszcze kojarzy z taką resztą Izraela. Ta reszta, która pozostaje wierna przy Bogu prawdziwym, to się w jakiś sposób jedno z drugim wiąże. Nie? Ubodzy Jahwe i że oni są błogosławieni. I Pan Jezus właściwie tu w tym błogosławieństwie powtarza tą myśl, to odkrycie takie, powiedziałbym, życiowe Izraela, które się dokonało mniej więcej w tym czasie niewoli babilońskiej. Nie? Anawim Jahwe, ubodzy Jahwe, czyli biedni, ubodzy, pokorni. Psalmista pisze w ten sposób, 37 psalm. Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy. Spojrzysz na jego miejsce i już go nie będzie. Natomiast pokorni posiądą ziemię, błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebios. Tam potem jest posiadanie ziemi, to jest błogosławieni ci się, albowiem oni posiądą ziemię. To jest dokładnie to samo, jakby ten cytat z tego psalmu. Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. Właściwie cały ten psalm 37, on oddaje logikę błogosławieństw. Ona już została odkryta właśnie w Starym Testamencie. To nie jest tak, że tylko Pan Jezus tego naucza. Tyle, że tak mówię, w przypadku Pana Jezusa jest, te błogosławieństwa są ilustrowane jego życiem, jego osobą. Cały psalm właściwie wzywa do tego, żeby człowiek zawierzył Bogu i wszystko pozostawiał. Nie? I świadomość tego, że właściwie ubogi Jahwe to jest właściwie ten, który wszystko ma u Boga. Wszystko, cała jego nadzieja jest u Boga i to mu daje jakiś niesamowity pokój i radość i wolność. I on nawet będąc uciskany ma w sobie właśnie ten pokój i radość, głęboką radość. To nie znaczy wesołość, ale radość głęboko w sercu, bo wie, że ta przyszłość do niego należy.
Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. I to odnosi się nie tylko do braków posiadania dóbr materialnych, ale w ogóle do bezradności wobec sił tego świata. Błogosławieństwo ubóstwa skierowane jest do tych, którzy nie szukają spełnienia we własnym bogactwie, w władzy, w sile, w znaczeniu, w powodzeniu itd. Ci, którzy wszystko, całą nadzieję pokładają w Bogu. Bóg jest ich nadzieją, ich ucieczką, tym, na kim się opierają, którym szukają swojej chwały. Nie? Pan Jezus wskazuje uczniom na konkretne doświadczenie ubóstwa, tutaj już na ziemi. Wtedy, kiedy to było po dialogu z tym tak zwanym bogatym młodzieńcem, kiedy Pan Jezus mówi, jak trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne i wtedy uczniowie, któż się zbawi wtedy? U Boga, u ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko możliwe. Wtedy potem Piotr sobie, Panie, mówi tak, oto my opuściliśmy swoją własność i poszliśmy za Tobą. A on im odpowiedział, zaprawdę powiadam Wam, nikt nie opuszcza domu lub żony, braci, rodziców albo dzieci dla Królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym życia wiecznego. I to jest właśnie ten wymiar taki, powiedziałbym, eschatologiczny tego ubóstwa. Ktoś opuszcza wszystko, zostawia dla Królestwa Bożego. Staje się ubogim Jahwe, to znaczy tym, który wszystko ma u Boga. On oddaje wszystko Bogu, co otrzymuje za to? Już tu stokroć tyle. Stokroć tylu braci, sióstr, tak dalej, matek i dzieci, nie? A życie wieczne w przyszłości. Ta tajemnica Królestwa Bożego jest już tutaj przez niego doświadczana. Pod jednym warunkiem, że umie właściwie patrzeć na życie. Umie właściwie otworzyć oczy. Ja przypominam, że w tym ogólnym wprowadzeniu powiedziałem, że błogosławieństwa są wewnętrznym portretem Chrystusa. To jest napisane w katechizmie Kościoła Katolickiego i Benedykt XVI do tego się odnosi, do tej prawdy. I teraz jako komentarz do tego trzeba powiedzieć o tym, że właśnie Jezus jest najbardziej ubogim. I na ten temat oczywiście najpiękniej myślę napisał święty Paweł w tym hymnie o kenozie Chrystusa. Ja tylko ten hymn przypomnę. Nie? To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. To jest wezwanie do tego dążenia. On istniejąc w postaci Bożej nie uznał swojej równości z Ojcem za coś, czego trzeba bezwzględnie utrzymać, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Ogołocił samego siebie. To ogołocenie dotyczy jego postaci boskiej i przyjął postać sługi. Przeciwieństwo do postaci Pana Boga, postać sługi. To jest to ogołocenie, jest odarcie się z wszystkiego, z całego splendoru, z całej, powiedziałbym, takiej chwały, przyjęcie postaci ludzkiej, tym samym to jest właśnie wejście w skrajne ubóstwo. Skrajne ubóstwo. On jest najbardziej ubogi. I taka jednocześnie to oddanie, poddanie się, bo on z własnej woli się oddaje. Mówiłem, że ubóstwo to nie chodzi tylko o to materialne ubóstwo, ale nie w ubóstwie, w tym słowie greckim nie ptochoi, zawiera się taka bezradność wobec sił tego świata. Człowiek ubogi zwykle jest bezradny. Tak, ta z tej przypowieści Pana Jezusa o tej ubogiej wdowie, która tam ciągle nagabywała tego sędziego, żeby ją wziął w opiekę, w obronę. No w końcu on ją bierze w tą obronę, tylko dlatego, żeby mu dała święty spokój. Ale ta sytuacja pokazuje, jak ona rzeczywiście była bezbronna. I to dzisiaj tak jest, że często w sądzie wygrywają ci, którzy mają pieniądze, a nie ci, którzy mają sprawiedliwość za sobą. Oczywiście ideałem by było, żeby sąd rozstrzygał sprawiedliwie, ale to bywa właśnie różnie. Szczególnie w dziedzinie, powiedzmy, ekonomicznej, nie? Często w takich sprawach. To jest tak, że ten wygrywa, kto ma więcej pieniędzy. Choćby przez to, że może dłużej proces prowadzić, stać go na finansowanie tego procesu, a ten ubogi po prostu nie wytrzymuje tego, no i w pewnym momencie przegrywa. Zwracam uwagę na to, że to ubóstwo oznacza też jednocześnie taką bezradność, bezsiłę wobec sił tego świata. I Chrystus się ogołaca samego siebie dobrowolnie, przyjmuje tą postać sługi, tego, który jest
ubogi, bezradny także wobec sił tego świata. Nie dlatego, że jest bezradny, tylko dlatego, że to wybiera. Przyjmuje, solidaryzuje się z tym człowiekiem ubogim do końca. To jest jako uzupełnienie do tego pierwszego błogosławieństwa. I teraz papież łączy to błogosławieństwo z trzecim błogosławieństwem, z tymi cichymi. Błogosławieni, już tutaj przeczytam to. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni cisi. Tutaj na własność posiądą ziemię, tam było oni, do nich należy Królestwo Niebieskie, czyli właściwie Królestwo Boże. To jest właściwie to samo. Posiądą ziemię, oczywiście tak, od razu dla Żyda to się kojarzy z ziemią obiecaną, którą Bóg obiecał ludziom, ale ziemia obiecana w istocie jest symbolem, zapowiedzią tej wieczystej ojczyzny, czyli właściwie Królestwa Bożego. Zresztą nie tylko to określenie jest właściwie tożsame, jest synonimem Królestwo Boże, czy Królestwo Niebieskie, czy posiądą ziemię, właściwie chodzi o to samo, ale także na przykład te w innych błogosławieństwach stwierdzenia będą pocieszeni, będą nasyceni. To znaczy, że Bóg ich nasyci, Bóg ich pocieszy, pocieszy ich właśnie w swoim królestwie. Także te wszystkie błogosławieństwa ostatecznie, tak jak to mówiłem na początku, one się odnoszą do realizacji, eschatologicznej realizacji Królestwa Bożego. W każdym razie ci cisi i ubodzy, właściwie to jest właściwie to samo. Chodzi o tych ubogich Jahwe, o tych ludzi pokornych. Określenie cisi to precyzyjnie po grecku praeis, to ci, którzy w życiu się nie rozpychają łokciami. Nie idą tak przebojowo przez życie i po prostu pchają się. I paradoks polega na tym, że właśnie ci, którzy nie zdobywają ziemi, nie walczą tak, oni tą ziemię posiądą. Na tym polega paradoks. Mówiliśmy o tym, że błogosławieństwa zawierają w sobie paradoksy. Ten paradoks na tym polega. Ci ludzie, właśnie ubodzy Jahwe, ci skromni ludzie, to jest taka tradycja już, powiedziałbym, Starego Testamentu, odnosząca się między innymi do Mojżesza. W Księdze Liczb czytamy takie słowa na temat Mojżesza. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym. Najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. Akurat w monastycyzmie często mnisi lubili wracać do tego cytatu i to był też jakiś taki rodzaj autorytetu. Mojżesz był autorytetem dla mnichów. Właśnie taki ideał mnicha, ten najskromniejszy ze wszystkich, Mojżesz. Właśnie to jest typ takiego ubogiego. Chrystus jako nowy Mojżesz, nowy prawodawca, jest też takim człowiekiem skromnym i cichym. Sam mówi o sobie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pouczę. Weźmijcie może jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Sam odnosi do siebie tą postawę cichości, pokory, skromności. Na nim także wypełnia się proroctwo Zachariasza. Mówi, powiedzcie córze syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, siedzący na osiołku źrebięci oślicy. Się realizuje w jego wjeździe do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Takiej skromności. Wchodzi król do Jerozolimy, do swojej stolicy, żeby zasiąść na tronie. I robi to nie w takim wojskowym przemarszu jakimś, siłą, tylko jedzie na osiołku, nie? W takiej procesji, gdzie ludzie właśnie tam palmami go, powiedzmy, witają i tak dalej. I to jest taka uroczystość skromna, to jest takie pełne pokoju i takiego, jakby powiedzieć, no, prostoty. Ostatecznie okazuje się, że tym tronem, na którym on zasiądzie, jest krzyż. To jest też taki paradoks w tym wszystkim. Jezus zjawi się jako król pokoju, cichy i łagodny, który przychodzi do swojej stolicy. I wraz z jego przyjściem dany nam jest prawdziwy pokój. Święty Jan pisze,
znaczy to są słowa Pana Jezusa, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, ani się lęka. Oczywiście ten pokój, który Pan Jezus przynosi, który wyrasta z tej łagodności i cichości, on na ziemi nie jest oznaką sielanki. Pan Jezus dalej mówi wyraźnie, to wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Pokój, który daje Jezus, wyrasta z braku agresji, z braku takiej odpowiedzi agresją na agresję, złości, budowanie w sobie nienawiści. To jest pokój, który wyrasta z miłosierdzia i przebaczenia. Jest to pokój głębi. Mimo ucisku będziecie mieli pokój. On jest zbudowany na zawierzeniu w jego zwycięstwo nad światem. Zwycięstwo tego łagodnego króla, tego cichego, tego, który posiadł ziemię, zdobył władzę. Natomiast świat jest polem walki. Stale rozbudzane na świecie takie pragnienia, namiętności powodują spory i konflikty. I można je naprawdę przezwyciężyć nie siłą, ale jedynie miłością. I dlatego to jego zwycięstwo dokonuje się na krzyżu. Jak to święty Paweł pisze, dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Dla zniszczenia grzechu ciała dawny nasz człowiek zostaje wraz z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli niewolnikami grzechu. Czyli żeby nad nami nie panowały te namiętności związane, budujące potem agresję, złość, w związku z tym spory, walki. Przez śmierć razem z Chrystusem, mówię o tym, że to się dokonuje sakramentalnie w sakramencie chrztu, żyjemy w nim dla Boga. Jesteśmy nowym stworzeniem, obmyci, oczyszczeni od tego. Tak to sakramentalnie wygląda. I w ten sposób w nas powstaje taka całkiem nowa przestrzeń posłuszeństwa Bogu, przestrzeń prawdziwego życia. Ten człowiek zbuntowany, stary człowiek, jak to święty Paweł nazywa, zostaje z naszego serca jakby usunięty. I w ten sposób powstaje w naszym sercu Boża Ziemia. I także dzięki temu powstaje właściwa przestrzeń pokoju, cichości we wzajemnych relacjach. Przestrzeń, która jest przestrzenią miłości. To jest przez śmierć starego człowieka. Śmierć starego człowieka, czyli tego człowieka, który jest sterowany namiętnościami tego świata. I znowu drugi Sobór Watykański właśnie Kościół określa od tej strony jako społeczność, w której to się niejako sakramentalnie realizuje. Sobór pisze tak, że Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem jedności z Bogiem i pomiędzy nami. Jest niejako sakramentem jedności Boga z człowiekiem i ludzi między sobą. Tak na temat Kościoła pisze. To jest ta przestrzeń, ale to się dokonuje właśnie przez cichość, która jest przeciwnością agresji. Rezygnacją z siły, rezygnacją z próby dominacji, zawładnięcia, opanowania siłą z góry, wywyższania się i tak dalej. Cichość jest, ta cichość, o której jest w tym błogosławieństwie trzecim, jest właśnie w tym się zawiera. To bardzo mocno koreluje właśnie z tym pierwszym błogosławieństwem o ubóstwie. Właściwie inna strona i to wchodzi ta cichość w to Anawim Jahwe, czyli ubodzy Jahwe. To są ci ludzie. I teraz Benedykt XVI łączy to błogosławieństwo z siódmym. Widzimy, że Benedykt XVI nie omawia ich po kolei, tak jak one są wymieniane, tylko łączy je taką swoją linią. To zresztą bardzo sensownie. Siódmym błogosławieństwem, które mówi tak. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Z Królestwem Bożym nierozerwalnie łączy się pokój. Jest on nawet autentycznym znakiem rozpoznawczym Królestwa Bożego. Ci, którzy wprowadzają pokój, uczestniczą w dziele Jego Syna, Syna Bożego. Oni wprowadzają pojednanie między człowiekiem a Bogiem, czego owocem potem jest właśnie to pojednanie między ludźmi.
Stąd nazywani są synami Bożymi, bo oni dokonują tego, co jest zamysłem Bożym, co jest w odniesieniu do świata, jego planem. Ten zamysł Boży od wieków, to co święty Paweł pisze, on mówi o tym, że dawniej nie był znany, a to teraz nam jest znany. Ten zamysł Boży polega na planie pojednania Boga z człowiekiem i ludzi między sobą. Właśnie to, co się niejako sakramentalnie dokonuje w Kościele. I stąd ci, którzy uczestniczą w tym, realizują ten plan, wprowadzają pokój, są nazywani synami Bożymi. W liście do Kolosan święty Paweł pisze tak. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim, znaczy w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Wprowadziwszy pokój. Pojednać wszystko ze sobą na nowo. Trzeba powiedzieć, że błogosławieństwa, one są wypowiadane w tej perspektywie rozdarcia istniejącego pomiędzy światem, a przyniesionym przez Chrystusa Królestwem Bożym. Uczniowie żyją na świecie, żyjąc na świecie, tęsknią za Królestwem Bożym, doświadczają tutaj na ziemi tego rozdarcia. I to rozdarcie powoduje w nich smutek. To jest następne teraz błogosławieństwo, które się pojawia. To jest drugie błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. To, którzy się smucą, po grecku pentuntes, oznacza dokładnie tych, którzy czują czymś, nad czymś ubolewają, coś ich boli. Przy czym ten ból odnosi się do świata i do tego zła, które jest na świecie. Taki smutek, ból, wynika z wewnętrznej niezgody na niesprawiedliwość panującą na świecie, na to, co się na świecie dzieje. Jest jednocześnie ten smutek rodzajem protestu przeciwko złu, które się panoszy. Kiedy człowiek już nic nie może zrobić, właściwie nie jest w stanie z tym walczyć, bo nie ma sił, jest właśnie ubogi, bezradny, pozostaje mu wewnętrzny smutek, które jest jednocześnie znakiem sprzeciwu i znakiem wierności, sprawiedliwości i prawdzie, którą sam rozpoznaje. Trzeba jednak pamiętać, że smutek należy do tych grzechów głównych, ale to jest inny smutek. Trzeba umieć odróżnić ten smutek błogosławieństw od smutku, który jest złym smutkiem. Smutek, który prowadzi do rozpaczy, jest narzędziem działania szatana. Smutek utraty nadziei. On jest niszczący, prowadzi do rozpaczy, a w ten sposób do wydania człowieka kusicielowi. Taki smutek jest grzeszny, sam sobie jest już grzechem. Mnisi przed takim smutkiem ostrzegali. Tutaj przytaczam taki apoftegmat o Annie Synkletyce, jedna z niewielu kobiet właśnie, które w apoftegmatach występują, Amma, czyli matka. Powiedziała znowu, jest smutek pożyteczny i smutek szkodliwy. Pożyteczny smutek polega na opłakiwaniu własnych grzechów i słabości bliźnich, czyli smutek z powodu zła, które widzi w sobie i w świecie, i tego, że nie pragniemy osiągnąć doskonałości dobra. Jesteśmy słabi. Smutek z tego powodu, że sami jesteśmy właśnie pogrążeni w złu, jesteśmy słabi. Jest również smutek pochodzący od złego, pełen głupoty, który niektórzy nazywają akedia. Takiego ducha należy całkowicie zgasić modlitwą, szczególnie zaś odmawianiem psalmów. Więc tu trzeba mieć rozróżnienie duchowe, żeby wiedzieć, o jaki smutek chodzi. Nie można tego łączyć. Nie należy tych dwóch smutków mieszać ze sobą, tylko wiedzieć, że to jest zupełnie coś innego. Często niestety my się smucimy z byle powodu i ten smutek nas polega na tym, żebyśmy czegoś chcieli, czego się spodziewaliśmy, a oto przyszło coś innego i w związku z tym, że nie dostaliśmy to, co powinniśmy w naszym mniemaniu dostać, no to jest nam smutno, przykro i tak dalej. Więc to jest smutek, który gdzieś się w końcu wywodzi z naszej namiętności i to jest smutek niedobry. On wyrasta z drzemiących w nas namiętności. Natomiast smutek, który jest bólem z powodu zła na świecie i także we mnie, jest cierpieniem i udziałem w krzyżu Chrystusa. Benedykt XVI pisze, że najlepiej go można zobaczyć pod krzyżem Chrystusa. Tam, gdzie stała jego matka, inne niewiasty, święty Jan. Mówimy o niej, że jest współcierpiąca. Ona współcierpiała. To jest właśnie ten smutek
smutek z powodu widzenia zła, które zdaje się, że dominuje i zwycięża. Jest ten smutek. I ten smutek to jest właśnie, on najlepiej widać go właśnie pod krzyżem Chrystusa. Tutaj na krzyżu Bóg pozostał, pokazał, jak zdecydowanie jest po stronie pokrzywdzonych i cierpiących ludzi, że współcierpi z nimi. I ten smutek jest znakiem przeciwu wobec zła na świecie. I świat dokładnie wie o tym. I papież pisze tak, że świat domaga się współdziałania z nim w jego pokrętności, w jego działaniu, które jest pełne namiętności, realizacją swoich egoistycznych zachcianek. Świat jest podejrzliwy, jeżeli ktoś się smuci właśnie w tym sensie właściwym, zaraz się wyczuwa wroga. To mi się wydaje doskonale wychodziło na przykład w komunizmie. Ktoś, kto nie był za, nie klaskał, od razu był, wiadomo, że był przeciw. I to w totalitaryzmach wszystkich tak jest. Totalitaryzmy domagają się lojalki. Domagają się. Jeżeli ktoś nie podpisuje czegoś takiego, jest wrogiem. Świat się domaga współdziałania, potwierdzenia, że jest wszystko w porządku, że jest okej, że jestem za, jestem z wami i tak dalej. Nie? Takiego współdziałania z tym, wchodzenia w to. Jeżeli ktoś nie wchodzi, to jest podejrzany, jest zły. I to tutaj właśnie to błogosławieństwo papież potem łączy z ósmym błogosławieństwem. W związku właśnie z tym, że błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ci smutni, którzy są znakiem sprzeciwu wobec świata, jednocześnie doznają ucisku ze względu na sprawiedliwość. Doznają prześladowanie. Przy czym trzeba powiedzieć, że w Starym Testamencie dla Pana Jezusa sprawiedliwy i sprawiedliwość to jest tyle samo właściwie, co u nas świętość. To są ludzie, którzy żyją zgodnie z Bożym nakazem, z Bożymi przykazaniami. Wypełniają wszystko i oni są moralnie czyści, w związku z tym moralnie święci. To są wierni Jahwe, wierni Bogu, jak Pan Jezus mówił o tym Natanaelu. Prawdziwy Izraelita, ten wierny, prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu, nie ma właśnie takiego kombinowania, takiego lawirowania, politykowania, tylko jest prawość, to jest święty, to jest sprawiedliwy, a jednocześnie święty. Wzorem takiego człowieka sprawiedliwego był sługa Jahwe z księgi Izajasza proroka. I on cierpi prześladowanie ze względu na sprawiedliwość, którą on sam głosi. I on ma tą sprawiedliwość przynieść narodom, ogłosić ją. Przez to doświadcza cierpienia, ale to cierpienie nosi właściwie za wszystkich ludzi. Ale ostatecznie on to sprawiedliwość ogłosi światu. Naucza ją i wszystkich nauczy. Przewrotną logikę świata wobec właśnie tych ludzi sprawiedliwych, tych, którzy nie wchodzą w tą grę zła, grę świata, pozorną grę świata, doskonale ilustruje Księga Mądrości, to jest w drugim rozdziale. Właściwie cały ten drugi rozdział trzeba by przeczytać, natomiast ja wybrałem tylko taki fragment, i tak jest dosyć długi ten fragment, którym jest jakby to wypunktowane tak już dosłownie. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. To mówią ludzie światowi, ze świata. Zróbmy zasadzkę, to sprawiedliwe im nic nie robi. Sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Przekraczanie naszych zasad karności to znaczy przekraczanie tego, co sami mówimy, że jest sprawiedliwe. To dotyczy na przykład Greków, którzy uważali, że powiedzmy tam trzeba pielęgnować jakieś cnoty, co u nas zresztą też jest. Można powiedzieć na przykład ludziom, którzy są niewierzący, ja uważałem, że trzeba tak postępują, a okazuje się, że w życiu tego nie ma. To jest ideologia też. Tak zresztą u katolików zresztą, no ale nieważne. Także to nie dotyczy na przykład już prawa, ale tego, że tego, co sam człowiek, do czego sam człowiek dochodzi, to nie dotyczy prawa Bożego, tylko tego, co on sam odkrywa, czyli w sumie też jakoś prawa Bożego, ale nie zapisanego wprost. Głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim, jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego,
i stroni od dróg naszych, jak od nieczystości. Kres sprawiedliwy ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako Ojcem. Ten tekst odnosi się oczywiście przede wszystkim do Chrystusa. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z ręki przeciwników. Dotknijmy Go belgą i katuszą, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwości. Zasądźmy Go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Sprawiedliwy tutaj nic nie robi, tylko mówi, że to jest niesprawiedliwe, to jest niedobre, tak nie wolno, koniec, tyle. Ale to jest dla nich nie do zniesienia. Samą swoją postacią jest potępieniem zamysłów świata. Sam jego widok jest dla świata przykry. Z tego widać, jak życie na świecie, czy tego chcemy, czy nie chcemy, nie jest neutralne. Jest wyborem albo świata, albo Boga. Tu nie ma innej możliwości. Wybór sprawiedliwości wymaga odwagi i grozi właśnie doświadczeniem nienawiści ze strony świata. To jest przyczyną też, dlaczego Pan Jezus, kiedy przychodził, mówi o rozpoczęciu wojny. Zapowiada wyraźnie, nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. To jest jakby sprzeczne z tym orędziem pokoju, który przynosi, bo mówi teraz, że przynosi miecz. Czyli nie pokój, ale miecz. Ale właśnie przynosi niepokój, a nie tą wojnę, nie dlatego, że sam chce wojować, bić się, tylko dlatego, że świat przez jego przyjście, właśnie w postaci tego sługi, tego sprawiedliwego, wywoła taką agresję świata. I ta agresja spadnie na niego i na tych, którzy pójdą za nim. Czy chcą, czy nie chcą. Ich to dopadnie. Na nich to spadnie. Bo świat domaga się współpracy ze sobą, udziału w tej szopce, powiedzmy, w tej grze pozorów. I to jest dzisiaj ewidentne, to jest wyraźne. Taka wyraźna nacisk, niesamowity nacisk na to, żeby człowiek uczestniczył w tej grze pozorów, nieprawdy. I dlatego wybór na świecie, znaczy czy człowiek chce, czy nie chce, wybiera. Jeżeli nie wybiera, to źle wybiera, to znaczy de facto idzie z prądu, no? Czyli już wybrał. Natomiast jeżeli wybiera Chrystusa, to doświadczy właśnie prześladowania, cierpienia, tego wszystkiego ubóstwa, co jest w błogosławieństwach napisane. Postawa wymaga sprawiedliwość i wprowadzanie pokoju, o czym było wcześniej, wymaga walki. Nie da się być dobrym bez doświadczenia agresji zła. I powiedziałbym, my musimy to doświadczenie przeżyć. I to doświadczenie jest pewnym testem, sprawdzianem, czy my wchodzimy w tą logikę błogosławieństw, czy nie. Jest bardzo ważne. I teraz ta walka sprawiedliwego wpierw powinna być obroną przed popadnięciem w zło i jego metody. A dopiero w oparciu o to, kiedy człowiek nie wchodzi w tą grę zła, dopiero wtedy może robić coś dobrego. I o tym pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Mówi tak. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. To ksiądz Popiełuszko lubiał powtarzać. Często to powiedzenie świętego Pawła i od księdza Popiełuszki wzięte jest redukowane tylko, że zło dobrym zwyciężaj. Natomiast trzeba pamiętać, że w tej sentencji brakuje tej pierwszej części, która jest ważniejsza. Jest ważniejsza. Przede wszystkim nie daj się zwyciężyć złu, to znaczy nie wchodź w tą grę świata i nie stosuj metod świata, czyli agresji. I to wytrwałość w znoszeniu cierpienia, tego cierpienia prześladowania dla sprawiedliwości, jest warunkiem udziału w Królestwie Bożym. Zniesienie tego, nie uleganie złu, agresji. Gdyż nie ma żadnej... Zło nie można zwyciężyć inaczej, jak tylko miłością. Królestwo Boże jest królestwem bez tej złości i agresji. Dlatego wchodzi w nie tylko ten, który się tego wyzbywa. Zwycięstwo zła innym złem jest zawsze zwycięstwem zła. I Pan Jezus, dlatego ta logika błogosławieństw jest bardzo konsekwentna, ale jest właśnie w związku z tym bardzo trudna i wymagająca. To pokazuje jednocześnie, jak błogosławieństwo, tak jak ono jest wewnętrznym portretem Jezusa, tak te błogosławieństwa są wewnętrznym problemem, dramatem każdego z nas. Dlatego, że ta walka w istocie wpierw i przede wszystkim rozgrywa się w naszym sercu. Bo właśnie w naszym sercu musimy nie dopuścić do zapanowania zła. Jeżeli dopuszczamy do tego, to przegrywamy. Wybór błogosławieństw
To jest właśnie jakaś pewna konsekwencja wyboru Chrystusa, Jego Królestwa i w związku z tym jest to wybór, który trzeba dokonać właśnie w sercu. Się dokona w sercu. Tu się rozgrywa ta zasadnicza walka, która ma swój wyraz na zewnątrz potem. I na zakończenie tych błogosławieństw, to co można nazwać dziewiątym błogosławieństwem, Pan Jezus jakby wraca do tego i mówi tak. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was. I gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie się, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Zobaczcie, w tym momencie jednocześnie dochodzi do takiego utożsamienia. To jest też związane z tą spójnością błogosławieństw. Mianowicie utożsamienia dobra, sprawiedliwości, pokoju, prawdy z samym Jezusem. On zresztą mówi w Ewangelii, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie? Sam siebie utożsamia z Królestwem Bożym. To On jest powodem tej całej wojny, która się toczy na ziemi. Ale też On jest gwarantem radości i nagrody w niebie i pokoju. No i w sumie On jest tą nagrodą. Zaczniemy od czwartego błogosławieństwa. Ono uzupełnia w pewnym sensie drugie błogosławieństwo. Przy czym o ile w drugim błogosławieństwie chodziło o taką bezradność człowieka wobec sił zła, wobec której tej bezradności człowiekowi pozostaje tylko smutek, o tyle czwarte błogosławieństwo zapewnia sukces tym, którzy z nieodpartym dążeniem pragną sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Pan Jezus w Ewangelii mówi o tym, że takie dążenie uparte będzie nagrodzone. Mówi w innym miejscu Ewangelii, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a koło pęcemu otworzą. Odnosi się to do ludzi, którym nie wystarczy tylko to, co otrzymują w doczesności na tym świecie, to, co świat oferuje człowiekowi, ale ich dążenia idą dalej. Zgodnie z tym, co święty Augustyn mówi, że ludzkie serce jest niespokojne i tutaj nie znajduje swojego zaspokojenia na świecie, dopóki nie spocznie w Bogu. I w tym miejscu Benedykt XVI widzi szansę dla tych ludzi, którzy rzetelnie szukają prawdy, niezależnie od tego, czy są religijni, czy nie, ale rzetelnie szukają prawdy i przywołuje Edytę Stein, która twierdziła, że każdy człowiek, który uczciwie i z pasją szuka prawdy, ostatecznie dojdzie do Chrystusa. Bo rzeczywiście, jeżeli Chrystus jest prawdą, no to jakby nie ma innej możliwości. Jeżeli człowiek szuka prawdy i do niej dochodzi, to dojdzie do Chrystusa. Oczywiście, jeżeli nie dochodzi do Chrystusa, to mogą być różne powody. Przede wszystkim to, że on nie jest dostatecznie uczciwy, albo nie jest konsekwentny w tym swoim dążeniu. Albo ma po prostu fałszywe wyobrażenie na podstawie obserwacji chrześcijan, którzy żyją właśnie tak, jak żyją i zacierają prawdziwy obraz Chrystusa. Benedykt XVI zwraca uwagę na to, że często u nas ludzie powołują się na sumienie, no i w imię sumienia właśnie odrzucają także między innymi religię i Chrystusa. Ale zwraca uwagę na to, że często pod to sumienie podkładają swoje przekonania. A to jest według niego sprzeczne z tym prawdziwym łaknieniem i pragnieniem sprawiedliwości. Jako kryterium właśnie odrzucenia stawiają jakieś swoje własne przekonania. Natomiast uczciwe pragnienie sprawiedliwości jest otwartością, jest nieustannym szukaniem i wsłuchiwaniem się w coś, co jest o wiele głębsze od samych moich przekonań. W każdym razie jest to takie otwarcie, którym pozwalam na podważenie tych moich przekonań, wyobrażeń o świecie i tak dalej. Zresztą bez podważenia tych własnych przekonań właściwie żaden człowiek, nawet religijny, nie jest w stanie naprawdę zbliżyć się do Boga, bo Bóg zawsze przychodzi inaczej. Jest inny niż człowiek by oczekiwał.
i zawsze zaskakuje, kiedy przychodzi. Z kolei to uparte i trwałe szukanie Boga staje się podstawą do oczyszczenia serca, któremu Pan Jezus poświęca szóste z kolei błogosławieństwo. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To przykazanie, szczególnie dla mnichów, stało się takim błogosławieństwem, stało się takim centralnym błogosławieństwem, dlatego że w oparciu o nie właściwie mnisi budowali całą duchowość serca. Mianowicie, ponieważ w tym błogosławieństwie jest obiecane oglądanie Boga, można powiedzieć kontemplacja Boga, to dlatego też kontemplacja Boga, oglądanie Boga jest jakby finałem, tym, do czego człowiek dąży, celem ostatecznym. Natomiast to, co nam zostaje tutaj, co my możemy zrobić na świecie, to jest właśnie przygotować się na to, żeby to widzenie Boga było możliwe. I właśnie tego można dokonać przez oczyszczenie swojego serca. Bo jedynie tym czystym sercem można oglądać Boga. Dlatego też czystość serca jest takim celem praktycznym wysiłku ascetycznego dla mnichów. Pani Świderkówna pisze o czystości serca w ten sposób, że czyste serce mają ludzie, którzy nie próbują żadnych podstępów czy wykrętów, lecz są zawsze uczciwi wobec Boga i bliźnich, a tym samym stanowią przeciwieństwo obłudników. To, co myślą, mówią, a to, co mówią, znajduje pełny wyraz w tym, co czynią. Dziś powiedzielibyśmy o nich, że są autentyczni. Tylko że takie sprowadzenie trochę do autentyzmu jest, wydaje mi się, uproszczeniem, dlatego że dzisiaj nazywa się autentycznych ludzi często takich ludzi spontanicznych. Sama spontaniczność nie wystarcza. To mianowicie ta autentyczność musi dotyczyć głębi. I ona się odnosi do coraz... Im bardziej człowiek staje się prawdziwy, prosty, prawdziwy, tym bardziej odkrywa, jak bardzo jest pokręcony albo nieprawdziwy. I ta prawdziwość, autentyczność, ona coraz bardziej odsłania następne, powiedziałbym, głębie w życiu. Niemniej ważne jest to, że Boga oglądać można tylko czystym sercem, a nie samym intelektem, umysłem, rozumem. I tutaj trzeba oczywiście poprawić troszeczkę to nasze rozumienie serca. Ja wracam do tego tematu często. Mianowicie my przez serce rozumiemy centrum emocjonalne przeżywania. Natomiast w Biblii serce jest zupełnie inaczej rozumiane. Właściwie jest centrum samego człowieka, nas samych. Wracam do tego określenia serca z katechizmu. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam, według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie stępuję. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie, ukształtowane na obraz Boży, ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. Takie rozumienie serca przywraca takie integralne podejście do człowieka, w którym nie ma podziału na duszę i ciało, jako istotowo różne elementy. W tym podejściu człowiek jest traktowany jako całość niepodzielna. Dusza i ciało są tylko różnymi wymiarami jego człowieczeństwa, ale przed Bogiem człowiek zawsze stoi w całości, jako integralna osoba. Właśnie serce jest miejscem spotkania z Bogiem. W sercu człowiek się spotyka jako całość, jako integralna całość. Oczyszczenie serca oznacza oczyszczenie wnętrza wszystkich naszych władz poznawczych i wolitywnych. To czystość całego człowieka i ducha i ciała. Papież tak pisze. Przez serce rozumieć należy właśnie to wewnętrzne współdziałanie poszczególnych władz człowieka, dla którego istotne jest też harmonijne powiązanie ciała i duszy, składające się na całość stworzenia zwanego człowiekiem. Do życia naszego religijnego, duchowego nie można sprowadzić tylko do ducha, bo człowiek jest właśnie tą całością.
Czasami się mówi, że jest duchem ucieleśnionym albo ciałem uduchowionym. Dopiero razem duch i ciało w jedności tworzą człowieka. W Biblii to jest na różny sposób powiedziane, przedstawione. Ja tutaj przytaczam z Księgi Hioba taki piękny fragment, w którym autor wkłada Hiobowi w usta taką wiarę. Tak pisze, to Hiob mówi. Potem me szczątki skórą odzieję i ciałem swym Boga zobaczę, to właśnie ja Go zobaczę. Moje oczy ujrzą, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. A co się zaczyna wcześniej od tego? Ja wiem, że Zbawca mój żyje. Wybawca mój żyje. No i potem właśnie jest to wyznanie, że to jest takie wyznanie wiary w zmartwychwstanie. Ta doktryna ze zmartwychwstania, ona wiąże się właśnie z tym całościowym podejściem do człowieka, że człowiek jest integralną całością ducha i ciała. A tutaj u Hioba właśnie to widać w tym wyznaniu. Warunkiem przystąpienia do Boga i poznania Go jest pragnienie serca. Nie samo pragnienie intelektualnego poznania, czy nawet duchowego, ale pragnienie serca, które ogarnia całego człowieka, poczynając od jego centrum, od serca właśnie, ale przechodzące przez całość. Psalmista, stając przed świątynią Pana, pyta, kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności i nie przysięgał kłamliwie. Rąk czystych, rąk nieskalanych i czystego serca. To znaczy, że w swoim życiu postępuje zgodnie z przykazaniami Bożymi i czystego serca. To znaczy całe jego pragnienie, dążenia, nastawienia są ku Bogu. Do Boga może przystąpić tylko człowiek czysty w swym postępowaniu i zamyśle, czyli człowiek czystego serca. Nie. Chrystus był takim człowiekiem czystego serca. U Niego była absolutnie doskonała harmonia pomiędzy słowem, zamysłem i tym, co On w życiu robił. Więc harmonia między duchem i ciałem. On nie wypowiedział żadnego słowa, które nie byłoby prawdą w Jego życiu. Jego nauczanie i czyny stworzyły jedność niepodzielną. I dlatego to jest najlepsze świadectwo Jego czystości serca. Ale też On nieustannie jakby przebywał w obliczu Ojca. I sam mówi o sobie, że nikt Ojca nie widział, tylko Ten, który z nieba stąpił. O sobie mówi. Z ludzi tylko On Boga oglądał. A też daje poznanie Ojca tym, którzy chcą. Oczyszczenie serca następuje w ten sposób przez drogę naśladowania Chrystusa, pójścia za Chrystusem. Dosłownie naśladować to, wkładać swoje stopy w ślady Chrystusa. To jest taki obraz, który bardzo ładnie przedstawia to chodzenie Jego śladami, Jego ścieżkami, Jego drogą w tym wymiarze egzystencjalnym. To znaczy życie zgodnie z tym, co On nauczał, przykazywał, zawierzenie tej prawdzie, jaką głosił, posłuszeństwo Jego przykazaniom, pójście tą samą drogą, z tym samym duchem, z tym samym zamysłem, pragnieniem, intencją. Pierw i przede wszystkim czyste serce to serce miłujące, tak pisze papież, które wchodzi we wspólnotę służenia i posłuszeństwa z Jezusem Chrystusem. Miłość jest ogniem, które oczyszcza i zespala ze sobą rozum, wolę i uczucia, który jedna człowieka z nim samym mocą jednoczącą, pochodzącą od Boga. Także staje się sługą zjednoczenia rozłączonych. W ten sposób człowiek kracza do mieszkania Boga i może Go oglądać. A to właśnie znaczy być błogosławionym. Miłość jest ogniem, które oczyszcza serce. I w ten sposób papież przechodzi do następnego w omawianym porządku błogosławieństwa, mianowicie błogosławieństwo, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ono wyrasta z tamtego dążenia do czystości serca, gdyż nasza miłość jest zawsze odpowiedzią na doświadczenie Bożej miłości, czyli zobaczeniem tej miłości Boga do nas.
Święty Jan o tym tak dosyć jasno pisze, to jest z pierwszego jego listu. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeżeli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam swego Ducha. Człowiek jest ze swojej istoty, z natury odpowiedzią. I miłość nasza jest odpowiedzią na właśnie zobaczone, doświadczoną miłość Boga ku nam. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie w pełni kochać. Oczywiście każdy z nas stworzony na obraz Boży ma jakby z natury taką skłonność czy taką zdolność do kochania. Tyle, że to kochanie nasze ma swoje ograniczenia i swoje wady. Jest napiętnowane tym skutkami grzechu pierworodnego. Stąd właśnie są takie kłopoty potem z miłością ludzką na różny sposób. W każdym razie taka prawdziwa nasza miłość jest odpowiedzią na doświadczenie miłości Boga. Myślę, że ten tekst, zresztą cały pierwszy list świętego Jana jest tak jednoznaczny w tym brzmieniu swoim, tak jasny, że tu właściwie trudno cokolwiek dołożyć. Tylko przez miłość wchodzimy w żywą relację z tym, który jest miłością. Stajemy się Jego dziećmi. Stopniowo zaczynamy Go poznawać. Bez miłości nie można Boga poznać, bo On jest miłością. W wymiarze spotkania miłość i poznanie są ściśle ze sobą związane. Jest poznanie w sensie naukowym, gdzie miłość jakby nie ma nic do poznania. Ale w wymiarze spotkania z drugim człowiekiem właściwie miłość, prawdziwa miłość i poznanie to jest jedno i to samo. Prawdziwie można poznać drugiego człowieka jedynie w relacji miłości. A poznając go w ten sposób, poznajemy jednocześnie samą miłość, którą jest Bóg. I nie oglądając Boga, bo Go nie możemy oglądać, możemy Go jednak doświadczyć. Albo tak jak tu święty Jan pisze, możemy w Nim trwać, albo lepiej zamieszkać, przyjąć Jego Ducha i w ten sposób poznać, doświadczyć przez relację miłości. Taki sens ma sakrament małżeństwa, to dokładnie o to chodzi. On realizuje to, co oznacza miłość Boga do człowieka. Przez miłość małżeńską wchodzi się w poznanie Boga. To błogosławieństwo w tych miłosiernych przypomina nam jeszcze jedną zasadę, że sąd Boży nie polega na osądzie przez porównanie z zestawem zakazów, nakazów, zestawem prawa, ale to sam człowiek przygotowuje sobie wyrok. No, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pan Jezus o tej logice mówi kilka razy. Jest to taka przypowieść o dwóch dłużnikach, jako odpowiedź na pytanie świętego Piotra, czy aż 7 razy mamy przebaczyć. No i wtedy wiemy, że tam jeden dłużnik miał 100 tysięcy talentów u swojego pana, a z kolei u tego jeden inny dłużnik miał 100 denarów. No jeżeli pan tamtemu darował tamten dług, znaczy okazał cierpliwość i tak dalej, wyrozumiałość, a ten potem nie okazał takiej cierpliwości, wyrozumiałości temu drugiemu, to na końcu pan przywołał tego swojego sługę, tego dużego dłużnika i mówi tak: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą. I uniesiony gniewem Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Jest ta zasada, że człowiek
wybierając pewien sposób postępowania wobec drugiego, jednocześnie jakby pisze wyrok na siebie. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, uczęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Jeżeli człowiek okazuje miłosierdzie, jest przebaczenie, przebaczenia doświadczy. Jeżeli wybiera nienawiść, też doświadczy nienawiści. Jeżeli wybiera miłosierdzie, wchodzi niejako w przestrzeń miłosierdzia, czyli w końcu w Królestwo Boże. Wybierając nienawiść, wchodzi w obszar nienawiści, czyli właściwie do piekła. To człowiek wybiera. Bóg szanuje jego wybór, jego wolność w tym momencie. W ten sposób myśmy przeszli właściwie wszystkie te błogosławieństwa. I przypominam, że papież to podkreśla, że te błogosławieństwa są wewnętrznym portretem samego Jezusa z Nazaretu. Ale są także portretem tych, którzy idą Jego drogą, Jego uczniów. Pierwszą, która jest taką, idzie taką drogą, jest Matka Boża. Dlatego błogosławieństwa są także kluczem do czytania jej życia. I rzeczywiście, jak się tak przyjrzymy jej życiu, no to tak, była uboga. Była smutna tam, gdzie było trzeba być smutnym, kiedy widziała właśnie zło panoszące się. Cicha, nigdzie nie pchała się na pierwsze miejsce. Łaknąca sprawiedliwości, miłosierna, jakby w Kanie Galilejskiej, nie, wina nie mają. Czystego serca. Nieraz w życiu musiała doświadczyć ironii i poniżenia w związku z tym, że była matką Jezusa, a z Ewangelii wiemy, że nawet jego bracia, czyli jego rodzina, tak trochę sobie z niego pokpiwała. No, jest taki nauczyciel, takie cuda robisz, no idź, pokaż się w Jerozolimie. Nie? W takim stylu się do niego odzywali. Więc jeżeli do niego się tak odzywali, no to można sobie wyobrazić, jak się odzywali do jego matki, która była właściwie bezbronna wtedy. A on miał zastęp kilku takich, obstawę miał w postaci 12 przynajmniej. A byli tacy, którzy tam byli iskarioci, tacy, którzy sztyletem działali, także nie byli to. To nie były takie baranki. No. Piotr też tam chciał mieczem i był gotów sięgnąć po miecz, żeby tam ktoś wyciągnął rękę. Także Pan Jezus był bezpieczny w tym sensie, miał obstawę takich gości. No, a ona nie miała żadnej obstawy. Nie? A na końcu uczestniczyła właśnie w jego cierpieniu. Była cierpiąca dla sprawiedliwości razem z nim. Dlatego ona szła taką drogą błogosławieństwa i ona doskonale tą logikę błogosławieństwa rozumiała. Tak się wydaje, tak jak się patrzy na jej postać z tego, co możemy wyczytać. I hymn Magnifica, który ona wypowiada w Ewangelii świętego Łukasza, tam przy spotkaniu ze Elżbietą, ten hymn ma właśnie taką logikę błogosławieństw, odsłania. Przy czym ona nie mówi, że ci są błogosławieni, tylko Bogu dziękuję już za to obdarowanie błogosławieństwem tych, którzy są właśnie ubodzy, głodni i tak dalej. Ale w nim właśnie jest zawarta ta taka już, powiedziałbym, konsekwencja, ta logika życia, która jest brana właśnie z tego, z błogosławieństwa. Przy czym ten hymn, jak wiemy, on jest powiedziany w momencie, kiedy Pan Jezus jeszcze się nie narodził i ona to wtedy wyśpiewuje. Już jakby widzi w tej perspektywie błogosławieństw w życiu. Ona to umie rozpoznać, dostrzec, że to tak jest, że to jest prawda. Ten hymn jest codziennie śpiewany przez Kościół podczas nieszporów. Jest takim właśnie pięknym hymnem, który wprowadza w tą logikę błogosławieństw.